Partnerem kanału jest jaskiniatrolla.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dokończmy sobie dzisiaj część End Times, to znaczy to dokończymy tylko to, co mam w dzisiejszym dokumencie, potem jeszcze dostałem coś nowego od Dawida, więc będą na pewno kolejne części. No, End Times to jeszcze dużo endów. Wracamy. Bitwa o wody zarazy. Maszerująca armia Krela do złudzenia przypominała nienaturalną burzę idącą jej śladem. Stanąwszy na czele tytanicznie ogromnej armii, liczącej dziesiątki albo i nawet setki tysięcy nieumarłych, Krell poprowadził ją przez pełne niebezpieczeństw terytoria złych ziem, miażdżąc tam wszystkie plemiona zielonoskórych, które miały czelność stanąć mu na drodze. Nawet mroczne mokradła bagien szaleństwa nie mogły go powstrzymać. Nie musząc spać, oddychać, jeść ani odpoczywać, nieumarli najzwyczajniej w świecie przeszli bagna na wskroś, zatapiając się w mrocznych odmętach i wychodząc z nich na brzegu wody zarazy, wielkiej, toksycznej rzeki, która żywego człowieka była w stanie ogołocić do kości. Wiedząc, że królowie grobowców czekali na niego po drugiej stronie, Krell nakazał rozciągnięcie swojej armii na możliwie jak najszerszą linię, wiedząc, że nadchodzące starcie wygrają tylko dzięki liczebności. Po drugiej stronie rzeki armię nieumarłych królów grobowców zaalarmował widok lecących nad głowami armii Krella terrogajstów i nietoperzy. Dzięki temu, kiedy pierwszy szereg nieumarłych Krella wyszedł na brzeg, armie królów grobowców wytoczyły własny atak. Baterie brązowej bramy rozpoczęły ostrzał, pokrywając białym ogniem zarówno brzeg, jak i koryto rzeki. Każda eksplozja budziła do życia gejzer, tryskający skażoną wodą i dziesiątkami kości trafionych pod wodą szkieletów. Po otrzymaniu rozkazu sfinksy Legionu Numas, karmazynowa gwardia i szkielety gigantów z Bahar pomaszerowały na brzeg, podczas gdy legiony szkieletów łuczników zaczęły zasypywać wroga nieustającym deszczem strzał. Na ratunek swoim siłom z nieba spadło tysiące nietoperzy, wargulfów i terrogajstów, żarłocznie atakujących szeregi Nehekarańczyków, wstrzymując ich marsz w kierunku brzegu rzeki i dając naziemnym siłom Krella czas na wyjście z wody. W pewnym momencie Krell nakazał atak drugiej fali natarcia, jednocześnie nakazując swojej nieumarłej kawalerii wejście do rzeki, obejście wrogich linii i zaatakowanie ich z flank. Następnie wszedł między szeregi wojowników Legionu Skazańców i u ich boku wszedł w odmęty rzeki. Po jej drugiej stronie armia króla Fara radziła sobie naprawdę dobrze. Raz po raz odbierali przeciwnikowi kolejne cenne metry przyczółka na słonych równinach, spychając go z powrotem do wody. Kiedy zwycięstwo królów grobowców znalazło się w zasięgu ręki, prawdziwa intryga Nagasha, stojąca za jego czarnymi chmurami, ujawniła się. Z chmur nad głowami walczących rozbłysło białe światło, po czym w szeregi nieumarłych Nehekary uderzyły magiczne macki, szatkując całe oddziały szkieletów i przepełniając armię Krella błogosławieństwem mistrza nekromantów. Pomimo najlepszych starań wysokiego kapłana Amon-Kalfa i jego sabatu siedmiu kapłanów Liszów, magiczne macki pozwoliły legionowi Krella na wyjście z rzeki i ustanowienie pełnego szyku na słonych równinach. Wiedząc, że należy działać teraz albo nigdy, król Far stanął na czele szarży u boku króla Ramsusa i poprowadził swoje legiony rydwanów i konnych łuczników na wrogie flanki, wykorzystując nienaturalną prędkość swoich rumaków do zniszczenia nekromantów dowodzących hordami nieumarłych. Pierwszy umarł nekromanta Al-Grahib, który zginął od 10 strzałów wbitych w klatkę piersiową na sekundę po tym, jak wykorzystał wszystkie swoje magiczne siły i zdał się na łaskę legionu rydwanów. Pół tuzina kolejnych upadło w przeciągu kilku następnych godzin starcia, permanentnie osłabiając armię Krella. Wraz z ich śmiercią siły Krella straciły momentum, oddając inicjatywę królowi Farowi. Tym razem król był zdeterminowany do utrzymania buta na gardle przeciwnika. Amon-Kalf i jego sabat zdołali dorównać pozostałym nekromantom Krella w tempie przywracania swoich wojowników do ponownej służby, w związku z czym koniec końców na polu bitwy zapanował impas. Tak rozpoczęła się partia szachów, której liczyły się spryt i wiedza taktyczna.
Na przestrzeni następnych godzin Krell i król Far wymieniali się atakami i kontratakami na szerokich polach Słonych Równin, wyczekując błędu przeciwnika, który mogliby wykorzystać. Niestety, pomimo swoich najlepszych starań, król Far zdawał sobie sprawę, iż z każdą kolejną godziną bitwa przesuwa się coraz dalej na południe, czyli dokładnie tam, gdzie od samego początku zmierzał Krell. W porównaniu do Krella, Manfred von Karstein prowadził zdecydowanie mniejszą armię, jednak jej jakość była nieporównywalnie lepsza i oferowała najlepsze, co Sylwania miała do zaoferowania. W jego siłach próżno było szukać mięsa armatniego w postaci zombie czy szkieletów. Zamiast nich mógł on poszczycić się obecnością ciężko opancerzonej grobowej gwardii królów strzyk, galopujących czarnych rycerzy i sabatu potężnych wampirów. Będąc jednak wampirem zaślepionym dumą, Manfred nierozważnie prowadził swoją armię prosto w pułapkę. Ani on, ani żaden z towarzyszących mu wojowników nie mieli doświadczenia w walce na pustyni, wobec czego przeoczyli wiele subtelnych, ale i istotnych tropów na drodze. Nie odróżnili spokojnego przesypywania się piasku spowodowanego wiatrem od tego, który był skutkiem całkowicie innej, zupełnie nienaturalnej siły. Nie zauważyli również niczego dziwnego w kształcie otaczających ich wydm, które z jakiejś przyczyny zdawały się formować między sobą drogę. Żaden Sylwańczyk nie zauważył też nagłego, małego błysku między piaskiem, którego źródło szybko z powrotem się zakopało, ciągnąc pod gorący piach nieumarłe wilki z watachy kreatur nocy. Bez żadnego ostrzeżenia siły Manfreda zostały wciągnięte w pułapkę. W jednej chwili piasek między jego wojownikami ożył i rozpoczęła się bitwa. Wyskakując spod ziemi w gejzerach piasku, masywne skorpiony grobowe z Gwardii Śmierci Zaświatów zaatakowały centrum maszerującej kolumny wampirów, odbijając liczne uderzenia żelaznymi i kamiennymi pancerzami. Wielkie, przypominające węże istoty, znane jako ci, którzy kryją się pod piaskiem, wyłoniły się spod piachu z o wiele większą subtelnością, jednak ich atak był jeszcze bardziej druzgocący w skutkach. Jedno ich spojrzenie wystarczyłoby zamienić całe regimenty wampirycznych najeźdźców w kamień, unieszkodliwiając ich raz na zawsze. Na czele kolumny armie króla Behedesza II wyszły spod ziemi, ustawiły szyk i ruszając prosto do ataku, z największych wydm wyszli zaś Usztapti i Zandri, w swoich stronach znani jako Lwy Piasku. Wszędzie wokół Manfreda niszczono jego elitarnych kawalerzystów, grobowych rycerzy. Ich drogocenne zbroje nie stanowiły żadnej ochrony w starciu ze wzrokiem przeklętych węży. Naoglądawszy się wystarczająco dużo, Manfred postanowił rzucić się do walki osobiście, reorganizując swoje siły w odpowiedzi na zwarcie się jego armii z siłami króla Behedesza. Linie wampirów utrzymały pozycję, ale kiedy do walki dołączyli Usztapti, w ich szeregach pojawiły się pierwsze szerokie luki. Chwilę później do bitwy dołączył nekrotekt Aldraham, który rytmicznymi hymnami nekromancji wypełnił magią pomniki wielkich wojowników. Tworzący je kamień stał się jeszcze twardszy, a powstałe w wyniku walki ubytki w ich ciałach zostały odbudowane. Dwóch pułkowników Manfreda postawiło sobie za priorytet uratowanie armii Sylwanii. Helmut von Karstein i jego oddział grobowej gwardii zniszczyli ostatniego skorpiona, podczas gdy von Grecht wykorzystał swoją nekromantyczną moc do reanimowania regimentu za regimentem nieumarłych. Usztapti niszczyli je jednak szybciej niż ten nekromanta był w stanie je wskrzeszać. Grogiewicz Kragwald poprowadził swoich krwawych rycerzy z zakonu Czerwonej Śmierci w miażdżącej szarży, niszcząc pod kopiami i kopytami swoich rumaków całe regimenty wiecznych czarnych tarcz i legionów Krokogar z Zandri, docierając do samego króla Behedesza. Hapusneb, najstarszy ze starożytnych kapłanów liszów króla, ożywił ziemię pod kopytami nacierających rycerzy tysiącami agresywnych skarabeuszy z Kepry oraz skorpionami z Numak. Ci malutcy wojownicy z łatwością obsiedli szarżujących kawalerzystów i dostali się podłączenia płyt ich pancerzy, boleśnie ich kąsając, unieruchamiając i wciągając pod piach. Zawsze mi się tu kojarzy taka scena z Mumii, gdzie tam te skarabeusze tak po prostu sobie taką chmarą dosiadały te ofiary i
robiły. Bitwa trwała przez następne godziny, będąc nieustającą rzezią pełną furii i przemocy, bez większych szans na przeważenie jednej ze stron. Mimo to król Behedesz utrzymał zdobytą na początku bitwy przewagę. Jego armia nie była jednak w stanie zadać Manfredowi decydującego ciosu. Nekromanci wampirów zdołali do tego czasu uzupełnić szeregi, ale ich moc nie była nieskończona i powoli tracili siły. Korzystając z pełnych pokładów swoich nienaturalnych umiejętności, Manfred zdołał w końcu uśmiercić ostatnich Ushabti i zniwelować zagrożenie przełamania swoich linii. Kiedy jednak zrozumiał, że jego nekromanci nie wytrzymają już następnej sesji wskrzeszania jego sił, rzucił w kierunku wrogiej armii zaklęcie w postaci wyjącego wiatru śmierci, który w silnej fali przetoczył się po armii królów grobowców. Następnie zwrócił wierzchowca i na czele swoich elitarnych sił wycofał się z pola bitwy, zostawiając na placu boju von Grechta na pożarcie wroga. Von Grecht zatrzymał jednak pościg za uciekającym wampirem jedynie na kilka godzin. Raz po raz straż tylna Manfreda była nękana przez nagłe ataki królów grobowców. Von Karstein niszczył grupę za grupą, niekiedy zostawiając za sobą małe oddziały nieumarłych celem zyskania chwili i czasu na ukrycie się, jednak między piaszczystymi wydmami Nehekary nie mógł liczyć na skuteczną kryjówkę. Po wielu godzinach błąkania się po pustyni i uszczupleniu swojej straży tylnej o wielu kolejnych wojowników musiał wreszcie przyznać, iż prawdopodobnie nie uda mu się uciec. I tyle na dzisiejszy odcinek. Koniec artykułu. Będę otwierał gdzieś tam następny. Tak więc słyszymy się niebawem. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.